Dzień dobry dzieci. Dzisiaj chciałabym Wam przeczytać kolejną bajkę o Elmerze. To historia pod tytułem Elmer i hipopotamy. Bardzo fajna jest ta historia i bardzo ciekawa. Posłuchajcie. Elmer, słoń w kratkę, gawędził sobie z lwem i tygrysem, kiedy nadeszły trzy rozzłoszczone słonie. Elmer, hipopotamy przyszły i chcą tu zamieszkać, powiedział pierwszy z nich. Powiedz im, żeby sobie poszły, zażądał drugi. Tutaj nie ma miejsca dla nas wszystkich. A jeśli nie zechcą odejść, zapytał Elmer. To powiedz, że je zmusimy, trzeci słoń tupnął nogą. Pozwólcie, że najpierw z nimi porozmawiam. Elmer zastanowił się, bo pomyślał sobie, że to nie jest taka prosta sprawa. Pomyślcie sobie, przecież nikt nie opuszcza domu i miejsca, gdzie się mu dobrze żyło i mieszkało, z jakiegoś byle jakiego powodu. Hipopotamy musiały mieć jakiś porządny powód, ale jaki to był powód? Zastanówmy się, co się takiego stało. Elmer poszedł nad rzekę, gdzie hipopotamy pluskały w ich wodzie, w ich miejscu, gdzie się kąpały. Witajcie, hipopotamy, powiedział Elmer. Witaj, Elmer, powiedziały hipopotamy. Elmer zaczął ostrożnie, jeden z nich. Wiemy, że nie jesteśmy tutaj mile widziani, ale nasza rzeka całkiem wyschła. A my bardzo potrzebujemy wody do życia. Wyobraź sobie, że zrobiła się pustynia. Musieliśmy odejść stamtąd i szukać lepszego miejsca do zamieszkania. Rozgośćcie się, powiedział Elmer. Muszę porozmawiać ze słoniami. Elmer poszedł do kolegów słoniów i opowiedział im o problemie hipopotamów. Wyobraźcie sobie, że to nasza rzeka wyschła, przekonywał. Słonie, choć niechętnie, pozwoliły hipopotamom zostać, a Elmer obiecał, że sprawdzi, co się stało z ich rzeką. Rzeka hipopotamów zniknęła. Zobaczył wyschnięte łożysko rzeki wyruszył w dalszą wędrówkę, szukając powodu, dla którego zniknęła rzeka. Ciekawe dlaczego, powiedział sobie. W końcu dotarł do doliny, przez którą przepływała ta rzeka i okazało się, że ogromne kamienie zablokowały jej bieg. Głazy osunęły się i rzeka przestała płynąć, wyjaśnił ptak, który go spotkał po drodze. Jeśli uda mi się ich pozbyć, woda znów popłynie, a to oznacza dużo pracy. Sam nie poradzę. W drodze do domu Elmer postanowił odwiedzić swojego kuzyna. Chodź, Wilbur, powiedział mu. Potrzebuję twojej pomocy. Musisz mi pomóc przekonać pozostałe słonie. Słonie wysłuchały Elmera i stwierdziły: dobrze, dobrze. Jak tylko hipopotamy usuną kamienie i odzyskają swoją rzekę, to wrócą do domu. No co ty, one nie mają trąb. Więc zajmie im to mnóstwo czasu. Nie potrafią także wspinać się na skały. Więc na razie mogą skorzystać z naszej rzeki, odpoczywać, powiedział Wilbur. Jeśli im pomożemy, to będzie znacznie szybciej, zauważył inny słoń. Zatem zaczynamy jutro rano. Rankiem Elmer zawołał hipopotamy. Chodźcie, chodźcie, idziemy odzyskać waszą rzekę. Czy starczy wam na to sił? Oczywiście. Hipopotamy, kąpiąc się w rzece, odzyskały siły, stały się silne i żywotne. I wkrótce potem słonie i hipopotamy maszerowały razem
przechwalając się, kto z nich jest silniejszy. Kiedy dotarły do usuwiska, dyskusje się skończyły i zwierzęta zaczęły wspólnie usuwać kamienie. Im więcej było głazów, tym bardziej były zakurzone. Och, z przyjemnością zanurzyłbym się teraz w rzece, stwierdził jeden ze słoniów. Pracuj dalej, a wkrótce będziesz mógł to zrobić, zaśmiał się Elmer. Jakiś czas później, potem jak pierwsza stróżka przedostała się przez skały, hipopotam wrzasnął. Woda! Woda! Ostrożnie, ostrzegł Wilbur. Teraz jak woda się już przedostała, uderzy z dużą siłą i może nas powywracać. I tak się stało. Nagle woda wypłynęła z impetem. Co to jest impet? To jest taka duża, gwałtowna siła. Odsuwając już sama ostatnie kamienie. Uradowane zwierzęta wskoczyły do rzeki, bawiąc się i nurkując, zapomniały o zmęczeniu, a woda zmyła z nich brud i kurz. Wszystkie zwierzęta bardzo były ucieszone. Hipopotamy podziękowały słoniom i potem stada się rozdzieliły. Hipopotamy powiedziały słoniom: odwiedźcie nas czasem, a wy nas, odpowiedziały słonie. I pomarszerowały do domu. Wieczorem, gdy już doszli do domu, Elmer pochwalił kolegów. Wszyscy byliście całkiem mili dla hipopotamów. Oczywiście, powiedział jeden ze słoni. Poza tym, wyobrażasz sobie, co by się dostało, gdyby nasza rzeka wyschła? No właśnie. Wyobrażasz sobie. Zawsze jak spotykasz kogoś, kto wchodzi ci w drogę, wyobraź sobie, co się stało. Co się mogło takiego zdarzyć, że ten ktoś zajął twoje miejsce, że ten ktoś przeprowadził się do naszego miasta, że ten ktoś tutaj jest i trochę ci przeszkadza. Jeżeli sobie wyobrazisz, jeżeli spróbujesz to wyjaśnić, będzie ci łatwiej go zrozumieć. Pamiętaj, wyobraź sobie, co by to się stało, gdyby ciebie coś takiego spotkało. Tak jak słonie, kiedy wyobraziły sobie, co się mogło stać z ich rzeką, że mogło ich spotkać to samo co hipopotamów, były skore do pomocy. A jeszcze jedno jest ważne, że potrafiły tej pomocy udzielić hipopotamom, że potrafiły ładnie, z trudem pracować, aby uwolnić rzekę. To już wszystko na dzisiaj. Życzę wam wszystkiego dobrego, zdrówka, radości, fajnych zabaw, a sobie życzę, żebyśmy się znowu wkrótce spotkali. Zadzwońcie do babci i dziadka i opowiedzcie im historyjkę o słoniach i hipopotamach. Zauważyliście, że dzisiaj do ilustracji wykorzystałam rysunki słoni i hipopotamów. Wycięłam je, nakleiłam na karton i umieściłam w różnych miejscach, żeby stworzyć dla was ilustrację. Wy również możecie się w taki sam sposób bawić. Możecie rysować to, co wam czasem pokazuję, jak narysować, i już niedługo będzie, jak narysować hipopotama oraz jak narysować słonia, jeszcze raz wam pokażę. I będziecie mogli, tak jak kukiełkami, bawić się kartonowymi figurkami. Trzymajcie się, dzieciaki. Bardzo, bardzo was lubię. Pa!